Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Z okazji Święta Edukacji Narodowej starosta kępiński wręczył nagrody pracownikom oświaty. Uroczyste spotkanie odbyło się w czwartek w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie. W tym roku starosta wyróżnił i nagrodził 10 pracowników oświaty. Z naszej strony należy się Państwu serdeczne podziękowanie. Podziękowanie za bardzo odpowiedzialną, trudną pracę. Za to, że swoim zaangażowaniem, postawą dajecie Państwo naszej kochanej młodzieży wzór do naśladowania. A realizując swoje zawodowe powołanie, odgrywacie jakże ważną rolę w procesie kształtowania i wychowania młodego pokolenia. Oprócz symbolicznego kwiatka i listu gratulacyjnego, wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne, dyrektorzy po 4000 zł, a nauczyciele 3000 zł. W tym roku wyróżnieni otrzymali dyrektorzy Bogumiła Drobina oraz Elwira Leśniewicz-Drzazga. Nagrodę odebrali także nauczyciele Roman Grycman, Ewa Jobczyk, Agnieszka Krysiak, Ewa Kowalczyk-Mikołowska, Magdalena Mikołajczyk, Magdalena Misiak-Chojka, Edyta Rybczyńska i Marek Froń. Jeszcze ważniejsze jest dla nas to, że czujemy Państwa wsparcie każdego dnia, bo to starostwo powiatowe, to zarząd dba o to, abyśmy pracowali w dobrych warunkach materialnych, abyśmy mogli podnosić wyniki dydaktyczne, abyśmy mogli skutecznie wychowywać młodzież. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. Dzień Edukacji Narodowej, czyli Polskie Święto Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, obchodzone jest w naszym kraju od 14 października 1972 roku.